Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu, już drugim. Dzisiaj siewu nawozu na pszenicę o zimę. Siejemy saletrzak w dawce 200 kg na hektar. Mamy dzisiaj 2 marca, więc już od wczoraj można azoty siać. Wczoraj trochę posiałem, ale nie wszystkiego zdążyłem, więc dzisiaj dokończymy resztę. To już ostatnią działkę jadę. Już praktycznie wszystkie o zimę, co miałem posiane, to już posiałem wczoraj i dzisiaj rano. Także idzie jakoś to powoli. Na polach jest słabo, w niektórych miejscach tam, w jednym miejscu ledwo co uciekłem, ale to już nawet takie błoto było, że pierwsze koło się nie kręciało, przednie, ale jakoś zetorek na blokadzie i poszedł, to udało się bez żadnej pomocy. Pogoda dzisiaj ładna, nasianie. Rano było minus 4. To akurat zacząłem o 6 rano się z nawozy. To akurat pierwszy pojechałem w jęczmień o zimy. Nie wiem, mrozek lekki był, ale i tak na glinie lekkie kolejne się zrobiły. Ale później przy przepryskaniu się trochę wyrównają, więc nie ma jakichś tam strasznych tych dziur. Później ta jedynka i ta dwójka, bo na kwas było już pryskane na jesień, tak samo jak tu na pszenicę i na jęczmień, i na pszenżyto było pryskane. Bardzo w jęczmieniu na jesień było bardzo dużo miotły, ale widać, że obrysk pomógł, bo ponieważ miotła uschła i nie widać, żeby się po prostu ruszała od nowa, także nie będzie poprawki na miotłę. Ale raczej będzie na modrok, bo ponieważ nie przydusiło go za bardzo i
trzeba będzie mu bramkę zrobić, ale to będzie na pewno nagrane na vlogu i to tam jest, będzie więcej powiedziane co i jak z tym jęczmieniem. Ciężko ukierować, bo środek trochę podnosi, bo jest sypane było to na 100 dokładnie, to jest w szaku i trochę mi podnosi, ale jakoś się da radę. Miałem ogólnie dzisiaj wysiać wapno wyanulowane na łąki, ale ciężarówka nawaliła, poszedł płyn do oleju i nie dali rady mi przywieźć, więc postanowiłem, że rozsieję trochę azotu na pszenicę, na jęczmień. Zobaczę, jak mi ta pszenica w tym roku tutaj wypali, ponieważ jest po kukurydzy i jest bardzo zróżnicowana ziemia. Jest tutaj w kawałku 8 hektarów i jest ziemia od 3B do 6, ale postanowiliśmy, że nie będziemy kombinować i później do agencji składać, że tu trochę żyta, trochę pszenicy, to postanowiliśmy z tatą, że zasiejemy na całym. To jest tylko hektar, no ten cyperek, tam te drzewa są i tutaj taki kawałek tego. Postanowiliśmy, że zasiejemy, zobaczymy się na tej 6Z prawie coś urośnie. Zejść zeszła, czy coś, jakiś plon z tego będzie, to się okaże. Gawosu trochę więcej dostanie. Obornika dostała. Tu obornik boję pod kukurydzę i obornik teraz boże na tym hektar około 60 ton obornika. To myślę, że powinno być, coś tam powinno ulecieć z tej pszenicy. Ale to wiadomo, okaże się jaki rok będzie, czy mokry, czy suchy. Jakby mokry, to by tam urosło, a jak będzie suchy tak jak w 18, to będzie bardzo lipa. Ale to się okaże,
przy zbiorach to z tego wyjdzie. Teraz ładnie słońce wyszło, a się ciepło zrobiło w kabinie. Dach się trochę uchyliłem, ale nie za mocno, żeby było mi coś słychać, bo jest bardzo głośno, bo jest ponad 1800 prawie obrotów na silniku, chyba jak nie wyśmierzyć 40. I tak sami wiecie, że starszy ciągnik to już wiadomo, że nie jest tak wyciszony. Tak te nowsze, tak jak Bantra na przykład, czy Ferguson. Ale może będzie mnie słychać. W komentarzach mi piszcie, o czym gadać, na przykład jaki temat poruszyć, coś. Bo wiadomo, to nie jest tak łatwo samemu do siebie gadać. Ale jakoś się staram coś tu z tym zrobić, żeby mieć coś ciekawego do powiedzenia. Z tego 8 lutego właśnie szykowałem go na te na nawozy rozsiewacz. Do rozsiewacza kawałek deski założyłem z tyłu, bo chodziło mi 900 kg tylko, a mówię, jak klimbaki by były, to tona akurat mi wejdzie w rozsiewacz. I deskę założyłem i do setara założyłem dwie pary LEDów, z przodu dwie i z tyłu dwie. Nowa lusterka i koguta oczywiście, radio i głośniki jakieś tam za nieduże pieniądze. Głośnik, radio raczej się miałem z samochodu starego, którego już 2 lata nie mam, sprzedany został. A głośniki tam jakieś założyłem, takie jakie były, kupione tam kiedyś do czegoś i założyłem, bo czasami jak się jedzie teraz, to przykład się jedzie na wozy, to trudzi się o tym polu, tak to się, że jakieś muzyki posłucha i coś się dzieje, a tak to samemu się tak siedzi i tak nie ma kim pogadać ani co posłuchać. Wolnimy tutaj trochę na tej 6 klasie, podsieje tutaj więcej. Poprawię tutaj sprzęt.
myślałem, że będzie trochę gorzej na tym polu, to będzie mokro, ale nawet kolejka się nie zrobiła mi, z czego się bardzo cieszę. Myślałem, że trochę będzie mokrzej, ale na szczęście nie. Już trochę gorzej. Jak widzicie, ciężko było się wydostać. Dobry. Ale jakoś się udało, na szczęście, bo już było ciężko z tym. Dadaj. Nie, teraz już. Chyba. O. Wyszedł. Nawóz już się skończył, także będę się z wami żegnał i do następnego vloga. Cześć.